Skraj lasu, rezerwat, podszyt, od słońca skalne, stawy, złota studzienka. I potem cyrkowa. Hej, tu Gabi. Witam na moim kanale. Od kilku lat nieustannie pokonuję na szlaku i poza nim własne ograniczenia. Byłam już naprawdę w fajnym miejscu, kiedy końcem 2021 roku potrącił mnie samochód i wszystko, absolutnie wszystko musiałam zacząć od nowa. Można o mnie powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że lubię się poddawać. Przeciwnie, walczę z całych sił, a w międzyczasie chodzę po lasach, górach, śpię w samochodzie, codziennie odkrywając piękno otaczającego mnie świata i własnych możliwości. Bo zdradzę wam już na wstępie, większość naszych blokad jest tylko i wyłącznie w naszych głowach. Miłego oglądania! Easy come and easy go. Ten film to będzie jeden wielki chaos. Wczoraj chaos, dzisiaj chaos. Więc tak w skrócie. Trafiłam na polanę, na której myślałam, że w tym roku się nie będę nawet wybierać, żeby spać. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest watra i wszystko jest zajęte. Oprócz tej polany. Ale jak dowiedziałam się od kolegi, który pracuje w lesie, o, nazwijmy to tak, to tutaj widzicie, jest składowane drewno. Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, ale jest drewno składowane. Ktoś z tego miejsca je kradł, więc jest monitoring tutaj zrobiony. To było jedynym argumentem dla mnie, dla którego postanowiłam się jednak tutaj przespać. Mieliśmy wczoraj ognisko i tak dalej. To nie była najlepsza noc, bo jednak śniło mi się, że uciekałam po tej górce tyłem, w sensie cofając. Także no nie bardzo. Rano się okazało, że zapomniałam kilku istotnych rzeczy, że jestem jakieś 25 minut od domu i generalnie do mojego miejsca docelowego na dzisiaj też nie jest daleko, to postanowiłam się wrócić po prostu. Ale żeby nie tracić czasu, to po prostu od razu się wrócę, tym bardziej, że panowie tutaj zaczynają się zjeżdżać. Niby jest sobota, ale... ale tak. Także był piękny wschód słońca, samochód pozbierałam. I chwilowo jedziemy do domu, ale niedługo. Minuta pięć i idziemy. Ten film będzie totalnie zwariowany. A z racji, że mamy watrę w tym tygodniu, to moje okolice są zaludnione, więc pojechałam tak troszeczkę dalej. A potem jeszcze troszeczkę dalej i jeszcze dalej. No i generalnie trafiliśmy znowu w okolice Dukli i idziemy na Cergową, ale idziemy innym szlakiem, krótkim szlakiem. Ja pierwszy raz jak byłam na Cergowej, to tędy szłam. Pewnie troszeczkę się zmęczmy, bo jednak to będzie pod górę, no, przy małej odległości. Ale tak, mam nadzieję, że się tutaj też prześpimy i nie będziemy musieli nigdzie kombinować, ale to zobaczymy we międzyczasie. Także tak, troszeczkę wam szlaku pokażę. Tutaj są takie małe atrakcje, więc będzie co nagrywać. Tak w ogóle to myślę, że powinnam zmienić nazwę kanału na... Nie taki był plan. Bo zazwyczaj nie taki był plan. I muszę się zastanowić, bo jak dla mnie to jest bardzo, bardzo dobra nazwa. A ja tutaj muszę się skupić, bo zobaczcie. Ja mam krótkie nóżki i po wypadku, więc...
Wiem, że mam wielu obserwujących, którzy są wierzący, ale dla mnie tego typu miejsca są bardziej creepy niż... Nie wiem, jakie powinny być, ale... Ale tak. Bardziej niewygodnie, jakoś tak dziwnie czuję się tutaj, niż jak spałam przy cmentarzu. Więc... Ach, well. Ale na trasie atrakcja spoko. I jest cień. Można się troszeczkę ochłodzić. Jest niby nie jest tak ciepło, ale no tutaj troszeczkę się zaczyna ruszać wiatr. Ale generalnie jest tak mokro strasznie. Także musiałam związać włosy, bo nie. Komary. Komary chyba tutaj zapomniały, że mnie nie lubią. Straci życie, jak sobie nie przypomni. Dzisiaj mam króciutki odcinek, ale on jest troszeczkę pod górę, a ja nie spałam za dobrze. Mówiłam, że miałam koszmary o dziwnych ludziach atakujących mnie i uciekaniu na wstecznym z tej łąki. Więc spałam raczej średnio i czuję to, więc... Ale tu jest tak bliziutko, że ja w ogóle nie będę się nie próbować nawet spieszyć. I teraz do góry. Generalnie tragicznie mi się dzisiaj chodzi. Obwiniam za to, że się po prostu nie wyspałam. Ale chciałam wam powiedzieć, że chodzenie tyłem przy takim nachyleniu, jak jest tu, pali. Pali. Ale to dobrze. Niech pali. Generalnie głodna już jestem. Ale już to wieży niedaleko. Więc muszę uważać na wystające konary. Bo można się zabić. Już myślałam, że jej nie doczekam. Ale jest. Jest. Stoi. No, myślałam, że mi to łatwiej pójdzie. Ale wczoraj może nie chodziłam dużo. Ale nie wyspałam się. Albo po prostu zły dzień. Whatever. I tak jestem szczęśliwa. Tym bardziej, że absolutnie nie mam się gdzie spieszyć. Się zdarza, że tego by nie wiało. Ale nie wieje. I mamy przepiękne widoki. No dobra, kochani. To ja schodzę w dół. Już wam tego oszczędzę. Nie wiem, co się będzie działo, bo jak zwykle mój plan żyje własnym życiem, więc nie naciskam. Zobaczymy. Widzimy się przy samochodzie. Plany to... Musiałam się przebrać. Plany to mi się zmieniają z godziny na godzinę. Miałam tutaj zostać. To jest ten parking mały. Poczekać, aż się ludzie zmyją. Po prostu się przespać tutaj i jutro jechać do Desznicy na wschód słońca. Stąd jest pół godziny. Natomiast jutro nie będzie wschodu słońca, bo jutro nie będzie pogody. Więc zostawanie w tym miejscu jest trochę bez sensu, bo ono generalnie jest za bardzo tłoczne i ja zeszłam ze szlaku już jakieś, nie wiem, 2-3 godziny temu. Ja dalej nie odpoczęłam, bo tych ludzi tutaj jest multum. Schodzą, wychodzą, schodzą, wychodzą. I okej, nie mówię, że to źle. Tylko to jest po prostu parking taki... No nie. Więc... Więc próbuję pojechać tam, gdzie spałam ostatnio. Zobaczymy, jak tam sprawa wygląda. Także... Stay in touch. Tam byliśmy! Tam byliśmy! No pokaż się. Pokaż się piękność. Pięknie, pięknie. Tam byliśmy dzisiaj. Tam na górze. Dobrze, więc jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. Ostatnio spaliśmy tam. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć, ale tam są już ludzie. I o ile to nie problem, tak, ale chciałabym sobie rozpalić ognisko, a ognisko jest ewidentnie zajęte.
więc zostanę sobie tutaj. Tutaj jeszcze nie spałam. Jesteśmy w innym miejscu, no nie mamy Toytoya, no ale może jakoś przeżyjemy. I co? No i tyle, no. Muszę pozbierać troszeczkę drewna, ale tak tylko, żeby sobie upiec kiełbasę i posprzątać w samochodzie, bo mój samochód jest po prostu, no, masakra. Generalnie to tutaj będzie głośno, bo jest troszeczkę bliżej ta droga. No ale damy radę. Także zdążyłam zjeść i nie zabrałam was ze sobą, gdyż iż, ponieważ pojawiło się tutaj parę młodych lokalsów, którzy bardzo by chcieli pewnie tutaj pobalować dzisiaj i nie byli pewni, czy ja tutaj zostaję, czy nie, więc bez opowiadania o oczywistości, czy coś, czy wdawania się w jakiekolwiek dyskusje, po prostu rozpaliłam ognisko, upiekłam sobie kiełbaskę, zjadłam. W międzyczasie wesoła gawieć stwierdziła, że od kogoś weźmie przyczepę i pojedzie gdzieś na jakąś łąkę, wypić flaszkę czy coś. Bo tutaj obok, po drugiej stronie ulicy, gdzie spaliśmy ostatnio, jest impreza urodzinowa i bardzo się cieszę, że tam nie zdecydowałam się jednak jechać, bo jak ja tutaj jechałam, to tam już stał samochód, taka, no, taki kamper duży. Ale oni odjechali. Pewnie odjechali dlatego, że tam jest bardzo, bardzo głośno, więc no niech się ludzie bawią, po to jest weekend. Ja jestem zmęczona generalnie, więc za niedługo was zostawię z zachodem słońca nad Cyrgową. Tylko nie wiem, na ile to będzie widoczne, bo słonko, moi drodzy, wygląda jakoś tak. To już są te chmury pewnie, które przyjdą, więcej ich przyjdzie na jutro, przez co wschód słońca na wieży Dysznicy taki zobaczymy rano, zobaczymy, jak mi się będzie spało. Mam nadzieję, że mi się będzie dobrze spało. Dobrze, idę się umyć, bo czuję się troszeczkę lepiąca po tej mojej dzisiejszej wędrówce. Dalej jestem pod wrażeniem, że to jest no 8 kilometrów, 8 z haczykiem. Ale jednak jest ostro pod górę i po drodze zgadałam się z takim panem, który zjeżdżał na rowerze, tylko że najpierw musiał ten rower wytaraskać na górę. I mówił mi, że szlak z Zawadki Rymanowskiej na Cyrgową jest najlżejszy, więc kiedyś będziemy musieli się przejść jeszcze nim, bo tak to już mamy wszystkie zrobione na kanale. Ja nigdy na Zawadki nie szłam, więc dla mnie to też będzie nowość. I tak, no. Jutro będzie króciutko, bo ja jutro z rana jadę do domku. Bardzo mi się podoba, jak tak wyjeżdżam w piątek. Mam piątek wieczór, całą sobotę i w sobotę wieczór i rano jeszcze tak o sobie ten i do domku. I mam całą niedzielę na taką dekompresję przed pracą. To jest bardzo, bardzo fajny układ. Także tak. I już wszystko fajnie. Tylko oby było bez przygód. Zastanawiam się, jak bardzo moje gardło zareaguje i jak bardzo spuchnę jutro rano z tymi habaziami tak blisko. Pogoda się troszeczkę zmienia, więc nastawiłam sobie budzik na 3:45, bo mam jakieś 40 minut do Dysznicy, do dojazdu. Miałabym bliżej, gdybym została tam, ale że się pogoda zmieniła, to przyjechałam tutaj. Och, well. W każdym razie zobaczymy rano, w jakim ja będę stanie. Ale no, byłoby fajnie. Byłoby fajnie, gdybym mogła mieć wschodzik słońca, taki piękny. Bo tam można pod samą wieżę praktycznie podjechać, także tak, zobaczymy rano. A ja powoli, no chłopaki tam się rządzą nieźle już. Mam nadzieję, że nie będą prowadzone wycieczki w moją stronę. Ostatnim razem, jak tutaj spałam, to z piątku na sobotę była impreza, tylko że była tutaj i były wycieczki stąd tam,
bo tam jest toj-toj. Także no nie mają tutaj powodu, żeby przejść, więc wyglądam już, no zmyta jestem, więc sorry, postraszę trochę. Ale niedługo, bo bateria mi się kończy i nie mam ogólnie prądu za dużo, więc muszę oszczędzać. Także... Dzień dobry. Przyszłam was trochę postraszyć na kamerze. Strasznego. Zawsze, jak się zbieram i już wsiadam, będziemy jechać. Gdzie są klucze? Nie ma kluczy. Klucze zostały jeszcze tutaj. Zawsze. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa, pa.